Oświadczenie w sprawie zdarzeń powiązanych z rozkręcającą się kampanią wyborczą wydała suwalska parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach. Czytamy w nim. Drodzy parafianie i goście, obserwując nasilającą się kampanię wyborczą, chcemy poinformować, że Kościół i teren przy Kościele nie jest miejscem agitacji wyborczej. Nie wyrażamy zgody na rozmieszczanie banerów, plakatek i ulotek wyborczych. Każda taka próba będzie zgłaszana odpowiednim instytucjom. W Kościele mają prawo przebywać ludzie o różnych poglądach. Burzenie jedności poprzez robienie kampanii wyborczej w miejscu o charakterze religijnym spotka się z naszym stanowczym sprzeciwem. Oświadczenie podpisali duszpasterze parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach. Polityka wkracza w tak intymne strefy życia człowieka jak wyznanie, co może, powinno budzić i jak widać, budzi sprzeciw. Trudno nie przyklasnąć duchownym z parafii, która zdaje się jako pierwsza głośno sprzeciwiła się prowadzeniu kampanii na terenie świątyni i w jej najbliższym otoczeniu.